Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na miesiąc maj bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony macie w opisie tego filmu, a później odpowiedni filmik do tego znaku odsłuchajcie, żeby mieć jakieś dodatkowe informacje, być może które pomogą Wam w obecnej sytuacji życiowej. A tymczasem, kochani, wymienimy sobie świeczkę, bo już nam się wypaliła. Przepraszam Was, kochani, ale już światełką uzupełniamy. I jak zwykle karty potasowane, teraz je tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych bliźniąt nasz piękny, ciepły maj przyniesie fajnego. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. 8 buław. Co pomaga bądź przeszkadza? 5 kielichów. Wasze działania, czyny, jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu. As mieczy. Co odchodzi do przeszłości, a co miało wpływ na obecną sytuację? 2 denary. O czym myślicie? Co planujecie, analizujecie na ten miesiąc? 10 mieczy. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Kapłanka. Albo tutaj coś będzie z nauką, moi kochani, nie wiem, studiowanie, jakieś zdawanie egzaminów i stres z tym związany, albo jakieś umowy będą podpisywane, ale jeszcze dalej zobaczymy. Wasze czynniki wewnętrzne, wasze przeczucia, wasz nastrój. No tak, 2 miecze, czyli jesteście zblokowani, nie wiecie co robić, więc wydaje mi się tutaj, nie wiem, może maturzystów tutaj ściągnęłam, moi kochani, no bo to maj, czyli nie wiecie, czy będą po prostu egzaminy, tak, w związku ze strajkiem nauczycieli. Tak mi to tutaj wygląda, no na razie. Co na to środowisko? Przyjaciele, rodzina, współpracownicy, znajomi. 2 kielichy, czyli otoczenie Was jak najbardziej wspiera, możecie na nich liczyć. Bardzo Wam tutaj pomaga, podnosi Wasze emocje. Wasze obawy lub nadzieje. 10 kielichów, no czyli, że uda Wam się, tak, że się spełni wszystko. Rodzina, dobrze. I wynik, koniec miesiąca. Mag. Pilny uczeń, tak? Osiągnięcie celu. No dobrze, w tle czytania mamy kartę rycerza kielichów, więc może tutaj chodzi też o nowy związek, o nowe uczucie, też tak może być. Piękna karta, bardzo lubię niebieski kolor. Dobrze, już kochani, jak zwykle sobie poprzesuwam, bo jak zrobię nową dekorację, to zanim ja się tu przyzwyczaję, jak karty rozkładać, to muszę ze 3 rozdania zrobić. Ale wy się nie gniewacie, jesteście kochani. Już. Ja lubię porządek, żeby był na stole ładnie, żebyście wszystko widzieli. Że was tutaj nie kantuje. No dobrze, moi kochani. Wasza energia. No wasza energia, 8 buław, czyli no będziecie się w tym miesiącu starać szybko działać, ale też
dużo rozmawiać, korespondować, dużo siedzieć w internecie, wymiana maili, SMS-ów, korespondencji, szybkie takie ruszenie ze sprawami do przodu, ale takie pozytywne, więc to jest pozytywne załatwienie jakichś spraw, tak? To są jakieś takie szczęśliwe momenty. 8 buław są to karty zwiastujące zadowolenie, zwiastujące sukces. Na pewno on będzie aktywnie, na pewno będzie jakiś postęp, czyli te sprawy, które tam no, realizujecie, to zobaczycie, że jednak coś się dzieje pozytywnego, czyli to nie tkwi w jakimś martwym punkcie, tylko po prostu coś się pomalutku dzieje, jakiś postęp jest. Co jeszcze? No to mogą dotrzeć do Was jakieś nowe informacje, możecie szybko działać, tak jak już powiedziałam, w tym miesiącu. Może jakieś nowe pomysły Wam do głowy przyjdą. Ogólnie komunikacja, czyli tak jakbyście cały czas byli w kontakcie z ludźmi, dowiadywali się, oglądali wiadomości, zbierali informacje, tak? Karta komunikacji, karta postępu w działaniu. No i co Wam przeszkadza? No przeszkadza Wam jakiś smutek, jakiś żal, jakieś rozczarowanie jakąś sytuacją, nad czymś się martwicie, no bardzo się stresujecie. Jest to karta smutku, jest to karta straty też, więc być może Wy się tutaj obawiacie, że stracicie, nie wiem, okazję do czegoś, może tutaj był jakiś romans, flirt przez internet, może kontaktujecie się tylko no, ze swoim partnerem bądź partnerką, albo dopiero zaczynacie jakąś znajomość i boicie się, że ktoś Was tutaj wykorzysta, tak? Że ktoś Was nieładnie potraktuje, że ktoś może po prostu no, zagrać sobie niefajnie na Waszych odczuciach, więc ja tutaj tak to widzę. Ewentualnie, tak jak powiedziałam na początku, może to być co dla niektórych maturzystów, których tutaj ściągnę, albo rodziców osób zdających maturę w tym miesiącu, po prostu no, cały czas czerpiecie informacje, czy to na portalach internetowych, czy to właśnie w telewizji, co będzie z tymi egzaminami, czy one się odbędą, tak? I Was to bardzo po prostu męczy, stresuje, no bo martwicie się o swoje dziecko. I teraz tak, Wasze działania, as mieczy, czyli odcinacie się od czegoś, chcecie jakąś sprawę dobitnie wyjaśnić. I to naprawdę ma być takie, no nawet na papierze, na dokumencie coś napisane. To są sprawy jakieś urzędowe, jak najbardziej mogą być. To są jakieś rozmowy kwalifikacyjne, jakieś sprawy, które musimy iść wypowiedzieć, jakieś przemowy, wyjaśnienie jakichś spraw, wytłumaczenie się z czegoś, tak? Ale jest to karta sukcesu jednocześnie, czyli jeżeli posługujecie się mową, intelektem, czyli słownie coś wyjaśnicie, porozmawiacie, to na Waszą korzyść to wyjdzie ta rozmowa, tak? Po prostu wyjaśnicie jakieś trudne sprawy. Odcinacie się od starych jakichś spraw, odcinacie się od jakichś negatywnych spraw, kawa na ławę, po prostu mocna prawda prosto w oczy, ale wreszcie wszystko jest wyjaśnione, wiecie na czym stoicie i po prostu no, jest to z korzyścią dla Was, tak? A z mieczy jeszcze mówi o takich ciężkich sprawach, które musicie sobie wywalczyć i mądrze do nich podejść, tak? Ale jeżeli podejmiecie ten miecz i zaczniecie walczyć tutaj o swoją sprawę, to na pewno ona będzie w stosunku dla Was bardzo korzystna. Kierujcie się faktami, obiektywnie analizujcie całą sytuację, z takim zrozumieniem też podchodźcie, ale to jest wyjaśnianie, to jest komunikacja, tak, na najwyższym szczeblu. Więc mogą być to jakieś pisma, albo jakieś przemowy, albo też podjęcie jakiegoś egzaminu ustnego na przykład, tak? To może być też zdawanie egzaminu ustnego, albo właśnie rozmowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna. I teraz tak, co w przeszłości? W przeszłości mamy dwa denary, karta zachowania równowagi finansowej, takiego balansu, ale karta mówiąca też o dwóch jakichś sytuacjach, więc być może były jakieś w przeszłości dwie możliwości, albo dwie osoby, jakaś spółka, jakieś właśnie dwie sprawy, które po prostu teraz się tutaj nakładają. Może były dwie osoby do wyboru, też tak może być, jeżeli tutaj faktycznie randkujecie i piszecie z jakimiś ludźmi, gdzie szukacie jakiegoś przyjaciela bądź przyjaciółki, partnera przyszłego. Dlatego o tym mówię, bo w tle mamy tutaj kartę rycerza kielichów. A rycerz kielichów mówi nam o tym, że
On jedzie do Was z dobrymi wiadomościami albo z nowym uczuciem, z nową miłością. Więc tutaj tak mi się wydaje, że być może mieliście wybór pomiędzy dwoma osobami albo po prostu no, jakaś równowaga w Waszym życiu tutaj zaszła. To jest też karta karmy, karta jakichś zdarzeń, jakichś sytuacji lub jakichś osób postawionych na ścieżce Waszego życia, które po prostu musiały zaistnieć, tak? Bo macie coś do odrobienia, macie coś do przerobienia w tym życiu i po prostu no... Tak się dzieje, a nie inaczej, ale to jak najbardziej jest już za Wami i to już raczej nie odezwie się w przyszłości. To już mnie się wydaje, że zamknęliście ten temat, być może odcięliście się tutaj od tej sytuacji bądź osoby właśnie tym mieczem, że ona nawet już nie patrzy tutaj w Waszą stronę, ona już zupełnie została gdzieś tam w zapomnieniu. I teraz tak. Co Wy na ten temat myślicie? No jest Wam bardzo źle, no uważacie, że jesteście w sytuacji po prostu no... patowej, tak? Ta sytuacja Was dobiła, przybiła, no to jest udręka psychiczna niezwykła, no to jest po prostu takie cierpienie i to jest sytuacja, która nie pozwala Wam wstać, nie pozwala Wam się ruszyć, jesteście w kropce, nie wiecie, co macie robić, tak? Tak naprawdę ktoś Was tutaj, no, zmusił do tego, żebyście leżeli na tej ziemi. No taka jest prawda. 10 mieczy mówi też czasami o bezsilności, tak? O takim poświęceniu się sprawie, że ktoś nam wbił już tak te miecze, ktoś nas tak poranił tutaj słownie, tak? Bo miecze to słowa, to myśli, to nie są czyny, że ktoś nas tutaj no, pobił w tym sensie. Nie, 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 to ktoś po prostu no, sprawił naszą udrękę psychiczną i to taką straszną, że po prostu już jesteśmy bezsilni, nie wiemy co robić, tak? Czujemy się przegrani, więc to jest tak, tak, takie macie myśli. No zaraz tutaj wyjaśnimy, o co chodzi, ale no, jeżeli w Waszym umyśle jest 10 mieczy, no to znaczy, że już jest ciężko, że... Ale pocieszam Was, że już gorzej być nie może, że to jest karta brama i po tym pomalutku zaczniecie dochodzić do siebie. To już koniec jest tych złych sytuacji, koniec. Po tym już tylko wyjdzie słońce, już będzie po prostu pozytywna atmosfera w Waszym życiu. No i co Wy macie w sobie? Wasze czynniki wewnętrzne, Wasze emocje, Wasze odczucia, przeczucia, przemyślenia? No dwa miecze. Dwa miecze mówią o tym, że jesteście zblokowani i nie widzicie wyjścia z tej sytuacji. Wy w ogóle nie wiecie, w którą stronę iść. Czy pójść w lewo, czy w prawo. Wy nic nie słyszycie, nic nie wiecie. Jesteście po prostu zdezorientowani. Być może chodzi o tą naukę tutaj, faktycznie o te zdanie maturalnych egzaminów. Też tak może być. Ale jeżeli nie, jeżeli na przykład chodzi o jakiś związek, no to tutaj może macie jakąś decyzję do podjęcia, żeby, bo te dwa denary były w przeszłości, a to znowu jeszcze w Was tkwi. Jakieś niezdecydowanie, jakieś takie no, nieumiejętność podjęcia decyzji. Jeszcze nie zdecydowaliście się, co Wy tak naprawdę chcecie. Blokada. Straszna blokada. Nic nie robicie. Siedzicie i myślicie, analizujecie, a zobaczcie, co te myśli z Wami robią. No 10 mieczy macie w głowie, kochani. No ile można myśleć? To już przecież zwariować można. No nie, 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 nie. Inna musi tu iść jakaś taktyka. Musicie podjąć jakąś decyzję, musicie się na coś zdecydować, no ale na razie no nie wiadomo co. No, no Wy jesteście w kropce tutaj. I teraz tak, najbliższa przyszłość, mamy kartę kapłanki. I teraz tak, karta kapłanki, doskonała intuicja, czyli znajdziecie wyjście z tej sytuacji, bo po prostu sami wymyślicie, co macie wymyślić. Druga sytuacja, mówiłam, studiowanie, uczenie się, nauka, czyli uda Wam się pokonać te trudności, kochane moje bliźnięta. Te, co zdają maturę w tym roku, zdacie jak najbardziej, to super, super wynikiem i dostaniecie się na tą uczelnię, co chcecie. Z kolei ci z Państwa, którzy szukają jakiegoś związku i mają dylemat, czy w to wejść, czy nie, uważajcie, żebyście nie zostali tutaj kochankiem bądź kochanką ukrytym. To znaczy kobietą bądź mężczyzną, o których Wasz partner nie chce się chwalić, o których nie chce rozpowiadać na lewo i prawo, nie chce się z Wami pokazywać. Na razie to będzie takie ukryte, no być może będziecie SMS-ować, mailować na razie, tak? Kochanka ukryta, jakaś tajemnica, jesteście kobietą bądź mężczyzną, owianym tajemnicą i to tak ma zostać na razie. Więc tutaj no może być różnorakie w zależności od sytuacji wyjaśnienia tej karty. Zaraz oczywiście dopowiemy sobie i będziemy wiedzieć. I teraz tak, moi kochani, otoczenie. Co na to otoczenie? Otoczenie dwa kielichy, czyli tutaj otoczenie
No ktoś z waszego otoczenia, nie wiem, czy to ten wasz przyjaciel, ta sympatia bądź przyjaciółka zapoznana dopiero tutaj, jakoś tą drogą komunikacji internetowej, mailowej, czy to po prostu ktoś z waszej rodziny chce wam ofiarować ten drugi kielich, jest jakby wam przeznaczony od losu, to jest ta spełniona miłość, to jest ta prawdziwa miłość, to jest to porozumienie dusz, to jest ten przyjaciel od serca, tak? Osoba, która po prostu daje wam, ale też przyjmuje od was, tak, te uczucia. No to jest porozumienie na najwyższej tutaj możliwej linii. Więc ktoś taki jest tutaj w waszym otoczeniu. Zobaczcie, macie 3 dwójki w czytaniu, kochani moi, 3 dwójki. Ja nie wiem, czy tutaj nie ma jakiegoś problemu pomiędzy wyborem, między dwoma osobami, no nie wiem, ale pamiętajcie, że jedna z tych dwóch osób, nawet jak będziecie się zastanawiali tutaj nad jakimś wyborem, to jest ta osoba wam przeznaczona, to jest to porozumienie, to jest ten ktoś, na kogo długo czekacie, ta bratnia wasza dusza. I teraz tak, wasze obawy lub nadzieje. No mamy tutaj 10 kielichów. I teraz tak, boicie się o rodzinę, albo macie nadzieję, że wyjdzie z tego rodzina, że będzie z tego związek, będzie z tego małżeństwo i po prostu będziecie jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Z kolei te bliźnięta, które tu mówiłam o tej nauce, egzaminach, no to boicie się o swoje emocje, o szczyt swojej stabilizacji takiej emocjonalnej, tak? Więc nie bójcie się, bo macie za sobą rodzinę, która was wspiera, która was bardzo kocha, która trzyma za was kciuki i która nie pozwoli, żeby cokolwiek, jakakolwiek krzywda wam się stała i żebyście właśnie byli w tej energii 5 kielichów, tak? Tego smutku, tego rozczarowania. Ci z kolei, co mówię, liczą tutaj na jakiś związek nowy, na jakiegoś partnera, no to mają nadzieję, że wyjdzie z tego poważny związek, że będziecie po prostu parą, może pojawi się dziecko między wami. To jest też karta małżeństwa, więc niektóre osoby mogą tutaj liczyć na ślub. No i teraz, jak to się wszystko skończy? Moi kochani, kończycie kartą maga. Mag, osoba niezwykle mądra, łaknąca wiedzy, bardzo szybko się uczy, lubi eksperymentować i ma wszystkie walory, doskonały talent do tego, żeby zamanifestować swoją rzeczywistość, czyli żeby po prostu było w jej życiu tak, jak ona sobie tego zażyczy. Ona ma i odpowiednie podejście do tego, jest sprytna, niezwykła siła ducha, siła woli, taka determinacja też można powiedzieć, ma pieniądze, ma umiejętności, ma ogromną wiedzę. Karta maga, karta zamanifestowania swojej rzeczywistości w taki sposób, jak chcemy. Czyli uda wam się tutaj, uda wam się pokonać wszelkie trudności, bo macie do tego walory. To jest też karta karmy, druga, która pojawiła się tutaj, więc to jest coś, co musicie przerobić na pewno, jestem tego pewna. Co jeszcze? Uważajcie, kochani, w związkach, żeby nie dać się zmanipulować, albo wy po prostu przejmiecie nad kimś kontrolę i no, będziecie dyktować według swoich tutaj zamierzeń. Co jeszcze? Mag to jest nowy jakiś etap, to jest nowy początek, więc wydaje mi się, kochani, że no jak najbardziej tutaj, zwłaszcza ci maturzyści, zdacie te egzaminy, ci z Państwa, którzy też o jakąś pracę tutaj aplikują, tak? Jakaś korespondencja, jakieś wiadomości, będziecie pisać jakieś sprawozdania, czy jakieś przemowy głosić, też uda wam się. Mag, karta aktora, karta mówcy, on pięknie operuje słowem, on wie, jak się wysłowić, więc jak się martwicie tutaj o ustną na przykład maturę, uda wam się pięknie tutaj wszystko powiedzieć, pozaliczać. Co jeszcze? Karta pewności siebie, karta kontroli, karta firmy, też jak najbardziej, więc ci z Państwa, mówię, kto tu jakiś biznesik, jakaś praca, to może być nawet jakaś firma, ale raczej mi to wygląda na to, że coś z intelektem, coś tutaj z nauką, ewentualnie mówię, ci, co, którzy planują tutaj jakiś drugi związek, zastanawiają się, to przejmijcie kontrolę nad tym, panujcie nad tym, tak? Miejcie kontrolę nad tym, żeby ktoś was tutaj nie wykorzystał. Ktoś, słuchajcie, magik to jest taka osoba, która ona wie, co powiedzieć w danej sytuacji. Ona tak jak kameleon dopasowuje się idealnie po prostu do jakiejś tam, jakichś wydarzeń, jakichś sytuacji. I ona tak umiejętnie, sprytnie pokieruje rozmową, czy zakręci człowiekiem, czy w ogóle spowoduje takie wydarzenia, żeby osiągnąć sukces i cel. To jest magik.
On wyczaruje, on wykreuje i ma talent, i on chłonie wiedzę i po prostu lubi eksperymentować, lubi się bawić tym, lubi sprawiać sobie po prostu frajdę tym, tak? No dobrze, teraz sobie dopowiemy troszeczkę. O tym rycerzu już mówiłam, tak? Że jakieś dobre wiadomości, jakaś nowa miłość na horyzoncie. Doskonała intuicja też, tak? To po raz drugi tutaj, tak jak ta kapłanka, więc no i pod spodem mamy kartę pustelnika, też ta mądrość, wiedza, bardziej tutaj z naciskiem na tą naukę bym powiedziała, ale no niekoniecznie. Dobrze, kochani, teraz sobie wyjaśnimy kilka kart. Bliźnięta, Marta. No dobrze. Najpierw może tą ósemkę buła. O co tutaj chodzi konkretnie? Kochani, królowa kielichów, tak, czyli to jest osoba z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby po 45 roku życia, ale to jest też takie pozytywne emocje, wsparcie kogoś bliskiego. No może być tutaj właśnie ta osoba właśnie, która się pojawia w Waszym życiu, tak? Ten Wasz partner przyszły i to mogą być wiadomości dotyczące właśnie tej osoby. Dlaczego pięć kielichów? Czemu Wy się obawiacie tutaj? Rozczarowania jakiegoś? Bo rycerz mieczy, czyli obawiacie się jakichś szybkich wiadomości albo obawiacie się jakiegoś mężczyzny bądź kobiety z Waszego jakiegoś... Z jakiejś poprzedniej historii Waszej życiowej, być może były partner, bliźnięta, waga, wodnik, trygon powietrza, 30-35 lat, ale niekoniecznie, bardziej mi to wygląda na Waszą pewność siebie, że Wy sobie tutaj możecie nie poradzić emocjonalnie i to jest takie wytłumaczenie, żebyście byli pewni siebie i żebyście szybko, bo to jest karta też szybkich wiadomości, znowu nam się ta komunikacja tutaj potwierdza. Więc może chodzi o to, żebyście Wy w tej komunikacji po prostu byli pewni siebie, jak ten mak tutaj, tak? I nie dali się jakoś emocjonalnie wyprowadzić z równowagi, żeby ktoś Wam powiedział jakieś przykre słowa, a Wy na przykład no, będziecie płakać całą noc do poduszki. No to nie o to tutaj chodzi, tak? Bądźcie pewni siebie, działajcie. No i taką... Rycerz Mieczy jest niezwykle mądry, inteligentny, ale trochę czasami chaotyczny. I taki agresywny nawet w swoich działaniach, więc no, panujcie nad sytuacją, jednym słowem. Dwa denary, o co chodzi z tymi dwoma denarami? Znowu, paź mieczy, tak, czyli ktoś tu z przeszłości jakiś paź mieczy, ewentualnie jakieś plotki, pomówienia, albo rozpoczęcie nauki, tak, no ci, co tutaj mówię, no, będą zdawać jakieś egzaminy. O, jest znowu z tą kamerą, tak ładnie już zoomowała. Małych kart nie lubi. Teraz, o, teraz jest paź mieczy. Tak, czyli tutaj może być, albo może chodzi właśnie o dziecko, tak? Do 18 roku życia. Bliźnięta, waga, wodnik, ale bardziej mi się wydaje, że to jest Wasza energia, tak? Może tutaj były jakieś właśnie takie początki rozmów jakieś, początki wysyłania jakichś wiadomości, coś tutaj zapoczątkowaliście, tak, jakieś rozmowy wstępne, jakieś analizowanie, coś, no jakiś początek czegoś, może wyszliście z inicjatywą, może do dwóch osób napisaliście, teraz mówię do tych osób, co tutaj korespondują i o tą miłość, tak, o ten związek. Były może dwie osoby, które Wam wpadły w oko i zaczęliście do nich pisać listy, tak? No i teraz jest dużo tej komunikacji i zobaczcie, znowu się pojawił tutaj ten rycerz i ta rybka tutaj, tak? Ta królowa kielichów i może macie znowu wybór pomiędzy dwoma tymi osobami. Wy się smucicie, bo nie wiecie z kim. No też tak może być. Dobrze, a z mieczy. Od czego Wy się chcecie tutaj odciąć, bądź co wyjaśnić? No tak, i mamy tutaj kartę kapłanki, tak? Dobrze ja mówię? No tak.
Czyli znowu jakaś albo no intuicja, albo ukryta jakaś kobieta, ukryty jakiś związek i wy chcecie coś wyjaśnić, żeby to nie było ukryte. Chcecie po prostu wyjaśnić jakąś sprawę. Albo mówię, chodzi o naukę, chodzi o zdawanie jakichś wyższych egzaminów. Więc to może być dla jednych, tak? Bo powtórzyła się kapłanka, czyli mówię, albo ukryta kobieta, czyli kochanka, kochanek, albo mężczyzna oczywiście. Albo może być to sprawa no, takiego wytężenia intelektualnego, czyli mówię, jakaś rozmowa poważna, wytłumaczenie się z czegoś, jakaś rozmowa kwalifikacyjna, albo po prostu zdanie ustnego zazwyczaj egzaminu. Dobrze, 10 miecz. Król denarów. Ktoś was dobił, król denarów. Bliźnięta waga, co ja mówię, przepraszam, byk panna koziorożec po 45 roku życia, czyli albo jakieś sprawy finansowe, albo po prostu no, ta osoba wam zrobiła krzywdę. Ta osoba spowodowała, że wbiła wam tyle mieczy po prostu i was dobiła. No może powiedziała coś takiego, że po prostu ręce i nogi wam upadły i nawet nie wiecie co powiedzieć. Tak, jakiś tu koziorożec, byk albo panna. Ktoś tutaj zmajstrował wasze takie niefajne samopoczucie. Dwa miecze. Proszę o wyjaśnienie dwóch mieczy. Sąd. Czyli jakieś odrodzenie, jakiś szybki zwrot pozytywny w działaniu. Więc myślę, że wy tu podejmiecie jakąś decyzję. A może chodzi tutaj dylemat, czy wrócić, czy nie. Też tak może być. Właśnie wybór. Czy zacząć od nowa, czy nie. Czy wejść w to, czy nie wejść w to. Czy zmienić dotychczasowe swoje postępowanie, czy nie? No musicie podjąć tę decyzję, kochani. Dwa kielichy. Chociaż nie lubię wyjaśnić fajnych kart. Tak, to jest jakiś król buław, czyli król buław. Baran, lew bądź strzelec. To jest osoba wam przeznaczona i tą osobę bardzo kochacie i ta osoba też was bardzo kocha. Przepraszam, nie wiem, czy wy ją kochacie, ale ta osoba z otoczenia bardzo was kocha. I ta osoba jest wam przeznaczona. Mężczyzna po 45 roku życia, baran, lew bądź strzelec. Niekoniecznie, tak? Może to być po prostu mężczyzna po prostu z własną firmą, doskonały przedsiębiorca, zaradny, o takiej męskiej, wysportowanej, fajnej sylwetce, bardzo ambitny, taki sprytny, przystojny jak najbardziej. No, łamacz damskich serc, więc tutaj on bardzo, bardzo mu zależy na tym, żebyście byli razem. Tylko uważajcie, kochani, żeby, no bo może się obawiacie tutaj tymi pięcioma kielichami. Mówię teraz oczywiście do tej wersji tutaj odnośnie tego romansu. Uważajcie, bo często król buław lubi wykorzystać kobietę. No, jakiś fajny romans, dlatego może chce, żebyście byli jego kochanką, tak? No bo tu ewidentnie on chce w ten romans wejść, on bardzo chce zobaczyć, jak jest z wami w sprawach intymnych, tak? On chce was tu od tej strony poznać, ale nie chce się wami chwalić, czyli ja już bym tu sobie lampkę zapaliła w głowie, o co mu tak naprawdę chodzi. No niby jest to partnerstwo, niby jest tam miłość, tak? No więc jeżeli, ja nie mówię, że wszyscy, bo są naprawdę wspaniali mężczyźni i kobiety z tego trygonu, ale no zazwyczaj, tak? Więc lepiej przezorny, ubezpieczony, tak? Lepiej tutaj uważajcie. Dobrze, kochani, dziesiątka kielichów, bo wy macie nadzieję na ten ślub, na założenie rodziny. A co tu się wydarzy? No tak, no ósemka mieczy, no czyli oczywiście wy nie wiecie co, czy będzie, czy nie będzie. Chcielibyście, ale nie wiecie, bo nie widzicie rozwiązania tej sytuacji. Stoicie w klatce, po prostu zamknięci. I nie wiecie, co się dzieje na zewnątrz. Ktoś wam jeszcze związał ręce i ta sytuacja po prostu zastój. Nie wiem, co mam zrobić. Nie widzę rozwiązania tej sytuacji. Nie widzę ruchu. Nie widzę możliwości, tak? I wy się tego obawiacie. Dlatego to są wasze obawy. Czy będziecie szczęśliwi z tą osobą, tak? Czy będziecie szczęśliwi? A znowu, że jak wracamy do tej nauki, no to tutaj obawiacie się po prostu o wasze szczęście, tak? No bo nie wiecie, co macie zrobić, no bo nauczyciele strajkują. Będą matury, czy nie będą? Dobrze. I teraz karta maga.
Król kielichów. Król kielichów. Czyli myślę, że to jest właśnie wasze spełnienie. Czyli idźcie jednak za rybką, skorpionem bądź raczkiem. Ewentualnie to mogą być wasze emocje, że będziecie po prostu umieli dobrze doradzić, dobrze przemyśleć, wczuć się w sytuację i będziecie kreatywni na pewno, ponieważ Król Kielichów ma zmysł artystyczny i razem z magiem, no to jest taki świetny aktor, ale wrażliwy też, tak? Umiejący operować właśnie słowem, uczuciami, takim romantycznym, wcielenie się w roli takiego romantycznego partnera, kochanka, który mówi kobiecie, bądź kobieta, mężczyźnie, tak? Wszystko to, co oni chcą usłyszeć, to jest taki miód na serce. No, dobrze, kochani. Zobaczmy jeszcze tą kapłankę, bo ją ominęłam. Kapłanka. Kapłanka, królowa mieczy. Czyli jakaś osoba, no znowu ta mądrość tutaj wychodzi, kurczę, no nie, no znowu ta nauka mi tu przeważa bardzo, ten intelekt. Mądre podejście do sprawy, kochani, tak? No królowa mieczy, niezwykle mądra kobieta, troszeczkę osła, troszeczkę zimna, ale sprawiedliwa, obiektywna. I nie chcę wam zrobić krzywdy, ona wam powie prosto w oczy prawdę. To jest właśnie też może być wasza energia, więc kochane moje bliźnięta, bliźnięta waga wody, bo to jest trygon powietrza. Jeżeli już chcecie wejść w tą rolę tej ukrytej kochanki, to róbcie to mądrze. Tak, żeby nikt was nie wykorzystał. Róbcie to mądrze. Nie kierujcie się tylko uczuciami, ale też tą mądrością i intelektem, tak? A ci z Państwa, którzy po prostu podchodzą do egzaminów, no to na pewno je zdacie, tak? Na pewno. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, kochani, poproszę jeszcze taką ogólną kartę rady dla naszych bliźniąt na ten miesiąc. Królowa denarów. Królowa denarów, czyli bądźcie praktyczni. Bo umiejętności macie na pewno. I czekajcie na sukces, bo ten sukces przyjdzie. Czy to finansowy, czy to jakiś właśnie w załatwianiu tych spraw, egzaminów, jakichś rozmów. Bądźcie praktyczni. Bądźcie praktyczni, zaradni. I to będzie coś stałego. To będzie coś trwałego. Obojętnie, czy to wyjdzie tutaj związek, czy to wyjdzie właśnie jakiś egzamin, to będzie coś stałego, czyli to będzie zaliczone i może wam pomóc w tym kobieta z trygonu ziemi, byk, panna bądź kojarożec. I to tyle. I teraz, kochani, afirmacja. Przyszła mi na myśl liczba 11, więc potasujemy sobie karty z afirmacjami. I wylosuję 11 kartę od spodu. 11 karta od spodu. Już patrzymy. Jeszcze trochę przytasuję. Byście nie mówili, że tu coś ustawiam. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kochani, zasługuję na miłość. Piękna afirmacja, moje kochane bliźnięta. A ja jak się cieszę. I odwracamy. I proszę bardzo, nie muszę starać się o miłość. Otrzymuję ją, gdyż istnieje. Odzwierciedlenie mojej miłości do siebie znajduję również u innych. No pięknie. Czyli jednak może chodzi o miłość. Super afirmacja. Moje kochane bliźnięta,
Życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc jeżeli nie pasuje do Waszej sytuacji życiowej, odsłuchajcie sobie jeszcze filmik odpowiedni do Waszego znaku ascendentalnego. Być może tam będą jakieś informacje, które dopowiedzą to czytanie albo zupełnie wstrzelą się w Waszą obecną sytuację życiową. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Udanego, bo wiadomo, no, zwłaszcza dla tych dzieciaków, które będą matury zdawać, żeby naprawdę Wam się noga nie powinęła, żeby te egzaminy doszły do skutków, żebyście się nie stresowali obecną sytuacją i żeby wszystko tak szczęśliwie się zakończyło. Ci z Państwa, co wyjeżdżają gdzieś na jakąś przerwę, na jakiś urlop w związku z majówką, życzę Wam samych słonecznych dni, pogody ducha, żebyście odpoczęli, żebyście te wszystkie emocje z siebie zrzucili, jakiś taki ciężar tych spraw dnia codziennego, żebyście się zresetowali, nabrali witalności, nabrali takiego, takiej świeżej energii, powietrza w płuca, tak? Czy wyjedziecie nad morze, czy w góry, czy tylko na działkę, albo nie wiem, na jakąś taką wycieczkę. Odpocznijcie, moi drodzy, odpocznijcie, bo maj to piękny miesiąc, wszystko kwitnie, piękne kwiaty, przyroda budzi się, prawda, rozkwita. Bardzo lubię maj, więc życzę Wam, żeby po prostu, żebyście odpoczęli, tak? I żeby wszystko Wam się zrealizowało w tym miesiącu. Jak najmniej trudności, a jak najwięcej radości i sukcesu. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz, ja je wszystkie czytam, bardzo się cieszę, że jesteście aktywni na kanale. Zasubskrybujcie kanał. Ci z Państwa, którzy tylko oglądają, a nie subskrybują i nie klikną w dzwoneczek, nie są na bieżąco informowani o nowych filmach na kanale, więc zachęcam. To jest tylko drobna rejestracja na YouTubie, nie trzeba jakiejś tam filozofii i długiej, skomplikowanej procedury przechodzić, a wtedy naprawdę na bieżąco każdy filmik do Was dociera, dochodzi powiadomienie. Udostępniajcie i cóż, jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście. Zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.